Bycie szmuglerem w Starfieldzie nie jest proste, głównie dlatego, że gra nie podpowiada nam, jak zabrać się do przemycania towarów. Owszem, dowiemy się dość szybko, że w zamieszkanych systemach przechodzi się obowiązkowe skanowanie, że kontrabandę należy włożyć do osłoniętej ładowni, że przydatny jest zakłócacz skanerów, ale jak to wszystko ogarnąć, nie wiadomo. Postanowiłem więc nagrać ten film i podać Wam te informacje na tacy. Oszczędzą Wam one masę czasu. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli od tego, czym jest kontrabanda. To bardzo wartościowe przedmioty oznaczone w ekwipunku małą, żółtą ikoną. Od tych kradzionych różnią się tym, że poszukują ich służby, więc próba wwiezienia ich do niektórych układów wiąże się z ryzykiem wykrycia. To z kolei może skończyć się nawet pobytem w więzieniu. Oczywiście samo przemycenie kontrabandy do zamieszkanego układu nie przesądza jeszcze sprawy. Trzeba znaleźć na ten towar kupca, a nie wszyscy handlarze zgodzą się słono zapłacić za czarnorynkowe antyki czy heretyckie pisma. Ewentualni chętni na ogół dają nam to do zrozumienia w dialogach. Czasem można też znaleźć kontrabandę w ofercie kupca, co automatycznie oznacza, że gdy przywieziemy gorący towar, to będziemy mogli go u niego sprzedać. Z takim przypadkiem mamy do czynienia na przykład w Nowej Atlantydzie, a konkretnie w studni, gdzie pracownica urzędu handlowego ma w posiadaniu zabronione dzieła sztuki. Kontrabanda kusi, bo jest bardzo wartościowa, a zarabianie pieniędzy na początku gry wiąże się przede wszystkim z taszczeniem mniej dochodowych gratów w dużych ilościach. Poza tym możemy ją znaleźć w najmniej oczekiwanym momencie, na przykład podczas zwiedzania kryjówki piratów, więc zwyczajnie szkoda ją tam zostawiać. Znalezienie sposobu na odsprzedanie lewego towaru staje się więc koniecznością, pierwszorzędną okazją, z której grzech nie skorzystać. Pierwsza i najważniejsza informacja jest taka. Wcale nie musicie lecieć do zamieszkanych światów. Tuż obok układu Alpha Centauri znajduje się system Wolf, a tam stacja kosmiczna o nazwie Legowisko. Przebywający na niej Marcel odkupi od Was wszystkie fanty bez gadania, a przylatując tutaj nie musicie martwić się o potencjalne kontrole, bo ich zwyczajnie nie ma. Wizytę w Legowisku warto więc złożyć już na początku gry, choćby po to, żeby potem móc latać do układu Wolf bezpośrednio, z pominięciem przystanków tam, gdzie kontrabanda jest poszukiwana, na przykład w Układzie Słonecznym czy w Alpha Centauri. Marcel powinien być Waszym głównym paserem na początku gry, bo i tak będziecie się kręcić w tych okolicach. Później da się bez problemu znaleźć kolejnych. Co robić, kiedy sprzedawcy skończy się kasa na kupno? Wystarczy poczekać. Na legowisku znajduje się też mała knajpa, więc zejdźcie do niej, usiądźcie przy krześle i poczekajcie 2 doby. To standardowy okres, po którym fundusze handlarzy są w Starfieldzie resetowane do domyślnego poziomu. Wszystkich bez wyjątku. Prawdziwy przemyt to już inna para kaloszy, bo nie obejdzie się bez ulepszenia statku. Ekran pomocy niczego nie ułatwia, bo wyjaśnia jedynie podstawy. Przeczytamy tam, że kontrabanda musi zostać umieszczona w ładowni z wydzieloną, osłanianą ładownią. Nie tłumaczy jednak, w jaki sposób mamy wydzielić miejsce w ładowni na nielegalny towar i czy jest to w ogóle możliwe. Odpowiadam od razu, nie jest. Osłaniana ładownia to oddzielny komponent, który instaluje się na statku w kreatorze, więc jeśli go wcześniej nie kupimy, to nie będziemy nim dysponować. Problem polega na tym, że nie wszyscy technicy okrętowi mają w swojej ofercie osłaniane ładownie, więc trzeba jej szukać w miejscach, gdzie działanie poza prawem to zwykła codzienność. Takim miejscem jest układ Kryx, gdzie swoją siedzibę na stacji Klucz ma karmazynowa flota. Niestety, nie da się tam tak po prostu polecieć, chyba że po śmierć, bo piraci otworzą ogień do Twojego statku bez żadnego ostrzeżenia. Istnieje jednak pewien sposób, by z flotą kontakt nawiązać. Ten, o którym opowiem, jest zarazem jedynym, jaki znam, ale jest za to szybki i pewny. Co ciekawe, również związany jest z kontrabandą. Zainicjowanie kontaktu z flotą odbywa się poprzez wywiad Zjednoczonych Kolonii, którzy chcą piratów rozbić od środka, podstawiając swojego kreta. Cały proces przejdziemy w misji fabularnej Głęboka Konspiracja, którą odpalisz, dając się złapać. Kiedy za pierwszym razem zostanie nałożona na Ciebie grzywna i zostaniesz aresztowany lub gdy służby wykryją Cię z kontrabandą na statku, czeka Cię obowiązkowa wizyta na statku wywiadu. Tutaj należy wykonywać kolejne polecenia zgodnie z planem Twoich mocodawców, by niedługo później otrzymać bezpośredni dostęp do klucza. Ta stacja to mekka piractwa, więc u miejscowego technika okrętowego znajdziesz wszystkie niezbędne rzeczy. Sklep dysponuje zarówno kilkoma rodzajami osłoniętych ładowni, jak i zakłócaczem skanerów. Dobrze jest zainstalować jedno i drugie, nawet kosztem osiągów statku.
Kupując ładownię, nie oszczędzaj. Im większa jej pojemność, tym lepiej. Mając wszystko, co trzeba, możesz zrobić test. Zdobądź kontrabandę i koniecznie włóż ją do ładowni, bo noszenie nielegalnych przedmiotów ekwipunku zostanie wykryte od razu. Zawsze. Zakłócacz wystarczy, żeby mieć całkiem sporą szansę na uniknięcie wykrycia. W jej zwiększeniu pomoże też zostawienie wolnej przestrzeni w osłoniętej ładowni. Ogólnie wagę kontrabandy należy dobierać tak, żeby nigdy nie wypełniać dostępnego miejsca w całości. Im więcej luzu pozostanie, tym łatwiej będzie przejść kontrolę. Uwaga ta dotyczy oczywiście ładowni osłoniętej, a nie całej ładowni. Może to być mylące, więc zapamiętaj sobie, jaką ukrytą przestrzenią dysponujesz. Przed skokiem do zamieszkanego układu dla pewności zrób save'a. I to w zasadzie wszystko, co powinieneś wiedzieć o kontrabandzie i przemycie. Dodatkową informacją będzie jeszcze to, że można zwiększyć swoje szanse na uniknięcie wykrycia podczas skanowania, jeśli zainwestuje się w umiejętność podstęp z grupy zdolności społecznych. Czwarta ranga tego perka zmniejsza ryzyko wpadki aż o 50%, więc wydatnie pomoże Ci w szmuglowaniu towarów. Warto jeszcze dodać, że część statków ma osłoniętą ładownię zainstalowaną domyślnie, ale są to przeważnie statki karmazynowej floty. Możesz je kupić na przykład na kluczu, bądź ukraść w dogodnej sytuacji. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik Wam się podobał. To jedna z najsłabiej wytłumaczonych kwestii w grze, więc taka konkretna dawka informacji powinna być przydatna. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące Starfielda, zadajcie je w komentarzach. Po 120 godzinach jestem w stanie wyjaśnić wszystko. Jeśli temat będzie bardziej rozległy, to może pokuszę się o kolejny film. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.